Shalom aleichem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Wiem, doskonale wiem, ale nie wiem, co was tu sprowadza. Domyślam się, ale bardzo bym chciał, żebyście mi napisali w komentarzach, co was do mnie sprowadza. Mazal tov, mazal tov! Dzisiaj zaczynamy kolejną księgę Tojra. Jest to czwarta księga pisanej Tojra i nazywa się Bamidbar, a po polsku Księga Liczb. Czego możemy się po niej spodziewać? Ta część mówi o tym, jak idziemy przez pustynię w stronę Ziemi Świętej. Nie ma niespodzianki. W tej księdze akcja nabiera kolorów i mimo iż będą nadal się pojawiały technikalia i różne prawa, jedne ciekawsze, inne nudne, to akcja jednak ruszy do przodu i dowiemy się o tym, co w czasie wędrówki spotyka naród wybrany. Pierwszy fragment tej księgi opowiada o 12 plemionach i w ogóle o co tam chodzi z tymi podziałami na plemiona. Matematyczny bardzo fragment, gdzie dużo jest liczenia i wyliczania imion, plemion, trochę nudy, ale myślę, że damy radę, bo w Tojra nawet w nudnym fragmencie jest bardzo dużo ciekawych elementów. Gotowi? To zaczynamy kolejną księgę Tojra, Bamidbar. Hashem mówi do błąkających się po pustyni Żydów, że już czas was wszystkich policzyć. Wszystkie 12 plemion zostaje poddane spisowi powszechnemu. Mojżesz naliczył 603 550 mężczyzn w wieku od 20 do 60 lat. Zdolnych do walki w razie czego, wiecie. Plemię Lejwiego liczone jest oddzielnie i jest w nim 22 300 chłopców w wieku od 1 miesiąca w górę. Lewici będą służyli w świątyni, to oni będą zajmowali się tym właśnie miejscem. Dowiadujemy się także, że Żydzi zmieniają miejsce zamieszkania. Całe obozowisko przenosi się. Trzy klany z rodu Lewitów rozmontowują przenośną świątynię i składają ją sprytnie niczym eksperci z IKEA w miejscu, gdzie powstanie nowe obozowisko. Sami też rozstawiają swoje namioty wkoło Miszkan. I tak, klan Kohatytów, którzy nieśli Arkę Przymierza, Menoirę i naczynia świątynne, rozbija swoje namioty na południu. Gerszonici, odpowiedzialni za transport skórzanych elementów, ścian i zadaszenia, rozbijają obozowisko na zachód od Miszkan, a rodzina Merari, którzy transportowali panele ścian i konstrukcje, zajmują część na północ od Miszkan. Natomiast po stronie zachodniej, zaraz przed wejściem do świątyni, rozbija swoje obozowisko, no kto zgadnie kto? Oczywiście, że Mojsze Rabbeinu, czyli Mojżesz, ale też i jego brat Aaron i jego synowie. A co, kto kierownikowi wycieczki po pustyni zabroni? Tak oto Lewici okrążyli swoimi namiotami Miszkan. Dalej namioty zostały rozstawione okrążając już Lewitów i Miszkan. Namioty zostały rozbite przez wszystkie 12 plemion w 4 grupach, po 3 plemiona w każdej grupie. Na zachodzie Juda, Isachar i Zebulun, na południu Ruwen, Simeon i Gad, na zachodzie Efraim, Menasze i Binjamin, a na północy miejscówki zajęli Dan, Asher i Naftali. Tojra podaje dokładnie populację każdego z plemion, ale celowo pomijam te numery, żeby was nie zanudzić, bo matematyka jest nudna. Każdy, kto uważa inaczej, może wylać swoje żale w komentarzach. W takiej formacji też Żydzi wędrowali właśnie przez pustynię. Każde z plemion miało też swojego nasi, swojego przywódcę. Mieli też swoją flagę i emblemat. Trochę jak dzisiejsi kibice na stadionach. Barwy, herb i za te barwy i herb każdy gotowy był życie oddać. Tutaj kończy się pierwszy fragment księgi Bamidbar, fragment o tej samej nazwie. Teraz możemy przejść do Tojra po hasycku i tego, co nam powiedzą nauki hasyckie przy okazji właśnie tego fragmentu.
Myślę, że z większością z Was po takim czasie znam się już nieźle. Więc zdradzę Wam pewną tajemnicę, aż mi głupio, ale muszę Wam powiedzieć, że nie miałem pojęcia, dlaczego po polsku, zresztą i po angielsku, ta księga nazywa się Księgą Liczb. Po hebrajsku ta księga, jak i nasz dzisiejszy fragment, nazywają się Bamidbar, co znaczy na pustyni, co miało dla mnie zawsze jak najbardziej logiczne wytłumaczenie, bo księga ta opowiada o tym, jak idziemy przez pustynię. Z tego to powodu nie potrafiłem zrozumieć i uważałem za totalnie głupią nazwę tej księgi w innych językach. Na przykład w polskim języku ta księga nazywa się Księgą Liczb. Nie potrafiłem znaleźć powodu, dlaczego ta księga nazywa się Księgą Liczb. Zupełnie mijało mi się to z logiką. Jak księga, która nazywa się w oryginale Na pustyni, może w innym języku nazywać się Book of Numbers, albo po polsku Księga Liczb. Kiedy przygotowywałem się do streszczenia tego fragmentu dla Was, doznałem olśnienia i uznałem, że jestem rozgarnięty jak kupa liści, bo przecież cały fragment to liczby. Cały fragment to liczenie kogo ile jest. Naprawdę, musiałem się do tego szczerze przyznać, bo to słaby intelektualnie moment w moim życiu i bez przyznania się ciążyłoby to na mnie bardzo długo. Myślę sobie, że niektórzy jesteście tu ze mną już od paru ładnych lat. To podzielę się jak przyjaciel z przyjacielem. Na usprawiedliwienie dodam tylko, że ja i matematyka nie idziemy w parze. Może dlatego podświadomie tak odsuwałem tą nazwę Księga Liczb od siebie, w ogóle nie kojarząc ją z tym, że przecież na samym początku mamy same liczby, same liczenie. Mamy matematyczny fragment, więc dzisiaj Tojra po hasycku skupi się wkoło liczenia. Niestety, bo to zdecydowanie motyw przewodni tej parszy. Nie będzie niespodzianką, jeśli sięgnę po nauki moich mistrzów hasyckich, oczywiście z dynastii Ger albo Gur, jak ktoś woli, bo wymowy są dwie obowiązujące. Jedna jest hebrajska, druga jest jidysz. Swoją drogą tak w ogóle. Pamiętam jednego ze słuchaczy, który w soczyście nasączonych epitetami i mailach pisał mi długo i namiętnie, że jestem nikim, nie mam pojęcia o judaizmie i bez przerwy imam się tylko jednej dynastii, a mianowicie dynastii Gur, jakby inne nie istniały. I w ogóle powinienem przestać oszukiwać ludzi, że opowiadam o judaizmie, skoro bez przerwy gadam bzdury hasyckie, podszyte szatańską kabałą. Nie tłumacząc tej osobie, ale czuję się w obowiązku wytłumaczyć to Wam, normalnym, inteligentnym słuchaczom, na których mi zależy. Faktycznie, w moich podcastach i moich wykładach bez przerwy przewijają się nauki rabinów przede wszystkim dynastii Gur. Powód jest prosty, bo tego się uczę na co dzień, bo jestem hasydem Gerer Rebbe. Żyję według tradycji właśnie tej dynastii i właśnie czerpię nauki z tej dynastii i tych rabinów. Ci bardziej uważni zauważyli już i potrafią wydedukować na pewno, które hasyckie nauki są mi bliskie, a które nie, bazując na częstotliwości pojawiania się pewnych rabinów, mistrzów hasyckich w moich wykładach. Nie bez przyczyny wspominam o tym właśnie teraz przy okazji tej parszy, tego fragmentu Tojra, kiedy to pojawia się identyfikacja plemion. Dowiadujemy się o ich miejscach zamieszkania, o przywódcach, a nawet flagach i emblematach, z jakimi się poszczególne plemiona identyfikują. O tym chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj. Właśnie o identyfikacji, o byciu kimś konkretnym i zauważalnym. I żeby Wam o tym opowiedzieć, sięgam po nauki moich rabinów, a mianowicie rabina dynastii hasyckiej Gur, Gerer Rebbe, znanego jako Hidushei Harim, który tłumaczy w swoich hasyckich naukach dotyczących tego fragmentu, dlaczego Hashem liczy Żydów kilka razy w Tojra. Żeby to zrozumieć, musimy dzisiaj zacząć od małej lekcji halachy, czyli prawa żydowskiego. Koszerna zagadka. Jaki status koszerności będzie miał rosół z kurczaka, do którego wpadła kropla mleka? Czyli w praktyce mamy mieszankę mleka z mięsem. Mieszankę zakazaną jednym z najpoważniejszych zakazów w Tojra. Czy taki rosół z kurczaka, do którego wpadła kropla mleka, jest koszerny czy nie? Możemy jeść czy nie? Odpowiedź jest taka, że to, czy możemy zjeść czy nie taki rosół, do którego wpadła kropla mleka, bazuje na prawie żydowskim, które nazywamy Hilichos Bitul, co mogę jedynie przetłumaczyć jako
prawa i zasady anulowania. Jest to skomplikowane prawo. Ja nie będę tutaj wykładał i uczył was tego prawa w szczegółach, ale tak ogólnie mówi ono, że w specyficznych sytuacjach większość wchłania mniejszość. Czyli na przykład mała ilość substancji dodana do większej ilości substancji nie wpływa na ogół i status całej substancji, której jest dużo. Proporcje, stosunek jednej substancji do drugiej, procentowa ilość są naprawdę bardzo mocno określone przez prawo i wartości bywają różne w różnych sytuacjach i w przypadku różnych substancji. W przypadku naszego rosołu z kurczaka i kropli mleka, która to do niego wpadła, sytuacja jest dość prosta i jeśli ilość rosołu z kurczaka jest odpowiednio duża, jeśli będzie odpowiednio większa niż nasza kropla, niż nasza jedna kropla mleka, to rosół jest nadal koszerny i nie stanowi żadnego problemu. Można taki rosół zjeść. Jest to prawo ogólnie znane, choćby w podstawowej wersji, przez naprawdę każdego Żyda, który żyje religijnie i je koszernie. Jest jednak pewien wyjątek od tego prawa, który mówi, że jeśli mieszanka dotyczy rzeczy policzalnych na sztuki, jak na przykład jajka, kawałki mięsa, kawałki sera, kawałki chleba czy choćby cukierki, to wtedy zasada bitul, czyli prawo anulowania, nie obowiązuje. I choćby w wielkiej misce była koszerna sałatka warzywna, do której ktoś wrzucił kawałek niekoszernej kiełbasy, to sałatka staje się niekoszerna. Jeśli na talerzu jest 100 plasterków wędliny koszernej i jeden niekoszerny, to jest to mieszanka już zabroniona i jeść jej nie można. Czyli jeśli mamy policzalną mieszankę, to nawet najmniejszy element powoduje, że staje się to mieszanka niekoszerna. W przypadku rosołu i kropli mleka, kropla wpada do zupy, która jest niepoliczalną substancją. Kropla się rozpływa i miesza z zupą. I jeśli zupy jest odpowiednio dużo w porównaniu do ilości mleka, jaka wpadła do zupy, to mleko znika i nie zmienia statusu, staje się niezauważalne, zostaje niejako anulowane. Co to wszystko ma wspólnego z naszym fragmentem? Gerer Rebbe uczy, że my Żydzi, Klal Izrual, stanowimy zaledwie mały procent populacji świata. Nigdy nie będziemy większością. Dlatego właśnie mamy żyć tak, jak uczy nas Tojra, żeby być zauważalnymi, żeby być policzalnymi, inaczej mówiąc, i żebyśmy nigdy nie zostali wchłonięci przez większość. Bo jeśli nie będziemy charakterystyczni, jeśli nie będziemy zauważalni, policzalni, to rozpłyniemy się jak kropla mleka w rosole. I będziemy wtedy anulowani, znikniemy, będziemy po prostu bez znaczenia. Żeby nam o tym przypominać, Hashem liczy nas w Tojra, nadaje nam znaczenie tym samym. Robi z nas naród, w którym każdy człowiek bez różnicy jest policzalny i nie może zniknąć, nie może zostać wchłonięty. Każdy się liczy, każdy ma znaczenie. W Tojra takie liczenie ma miejsce 3 razy. Kiedy opuszczamy Egipt, następnie po przykrym zdarzeniu ze złotym cielcem i 3 raz teraz, w naszym fragmencie na początku księgi Bamidbar. Hashem liczy nas 3 razy. Myślicie, że ma to jakieś znaczenie? Oczywiście, że ma. Jestem pewien, że niektórzy z was słyszeli o czymś takim jak koncept prawo Chazaka. Niestety, wiem też, że wielu z was słyszało w tym temacie Chazaka tylko totalne bzdury, które ktoś w formie propagandy wysyła w sieć. Ktoś, kto bezczelnie mówi ludziom totalne kłamstwa bazujące na niewiedzy ludzi. Koncept Chazaka mówi, że jeśli coś powtarza się 3 razy, to możemy założyć, że będzie trwało w nieskończoność. Dodam tylko, że można przeczytać o tym, o koncepcji Chazaka w Talmudzie w traktacie Bava Metzia na stronie 106b. Źródło podaje, jakby ktoś chciał porównać i sprawdzić, co mówię ja, a co antysemicka propaganda. Wracając jednak do naszej hasyckiej nauki, Hashem tym, że liczy nas 3 razy, daje nam do zrozumienia, że nigdy nie znikniemy, będziemy zawsze się dla niego liczyli, mimo naszych słabości i naszych głupich wybryków, które ciężko łączyć z Tojra i byciem religijnym czasami niestety. Ten fragment odnosi się nie tylko do Żydów, jest to uniwersalna mądrość, jaką Tojra daje każdemu człowiekowi,
bądź policzalny, bądź charakterystyczny, bądź zauważalny, bądź sobą, bo jeśli wejdziesz w tłum, jeśli poddasz się tłumowi, to znikniesz. Staniesz się niewidzialny, przestaniesz być sobą, staniesz się niezauważalną częścią tłumu. Zostaniesz niejako anulowany. Nigdy nie zapominaj, kim jesteś i pamiętaj, że każdy z nas ma unikalne cechy. Każdy z nas jest unikalną jednostką, która powinna dbać o swoją tożsamość. Powinniśmy identyfikować się z czymś zauważalnym i nigdy nie pozwalać sobie wmówić, że jesteśmy tylko częścią tłumu, bo każdy z nas ma swoją unikalną wartość nadającą nam charakter. Bardzo dużo o tym mówił Piaseczna Rebe. Mówił, że dobrze jest identyfikować się z grupą. Grupa może być częścią naszego życia, ale musimy pamiętać, że jesteśmy policzalnym elementem grupy. Każdy z nas ma unikalne zadanie do wykonania, a jednocześnie wszyscy razem pracujemy na rzecz grupy. Życzę Wam wszystkim, żeby każdy z Was pamiętał o swoich wartościach i nie zapominał, że bycie pokornym to nie mówienie, że się jest głupim, ale pełna świadomość swojej wyjątkowości i wartości bez umniejszania innym bez względu na to, kim oni są. Życzę Wam, żebyście zawsze byli policzalni i nigdy nie stali się niezauważalną częścią większości. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że wspieracie kanał. Każdemu subskrybentowi dziękuję z osobna, bo to właśnie dzięki indywidualnym wsparciom i dzięki indywidualnym subskrypcjom ten kanał tworzycie, Wy widzowie i słuchacze. To była Tojra po hasycku, prosto z tajemniczego świata Żydów, w którym nie ma żadnej tajemnicy. Bez rasa się. Do następnego razu. Lachaim.